Witam po krótkiej przerwie. Powolutku będziemy zaczynać. Zdaje się, z tego co obserwuję, była maksymalna ilość osób, 500. Część z Was się rozłączyła. Mam nadzieję, że uda Wam się z powrotem połączyć. Tak jak wspomniałem, to nasze spotkanie będzie trochę podzielone na takie dwie części. Tą część, która pokazuje, porusza takich dużo wątków kontroli bogów. Pamiętajcie, że teraz zaczniemy mówić o tym prawdziwym świecie. To wszystko, o czym mówiłem przed chwilą, tak naprawdę jest iluzją. Tak naprawdę nie jest naszym światem, nie jest światem ludzi. Nie ma nic wspólnego z nami. Nie ma też nic wspólnego z tym, co określamy jako przyszłość. My u zarania dziejów zapisaliśmy sobie cudowną przyszłość. Pokażę Wam, jak to zrobiliśmy. Bogowie głównie, jak wiecie, kończąc to, manipulują naszym umysłem. I jeśli czasami powiesz słowo świadomość, to większość ludzi skojarzy to z głową, z mózgiem, z umysłem. Natomiast my jako ludzie posiadamy o wiele potężniejsze ośrodki świadomości niż umysł. A więc głównie jest to świadomość naszego serca i w tym nie ma absolutnie żadnej przenośni. I kobieta dodatkowo jest Sofią. Sofią, czyli mądrością. I ciekawe, że Sofia nie była kojarzona nawet z tym cudownym ośrodkiem miłości, tylko z łonem kobiety jako najwyższa mądrość. Dlaczego? Dlatego, że najwyższą mądrością jest umiejętność wcielania w życie tego, co jest w naszym sercu. My często możemy dużo mówić o miłości i zarówno religie, jak i ruchy New Age, ruchy duchowe, takie ruchy, które są też swoistego rodzaju manipulacją, mówią o miłości. Natomiast Sofia, kobieta potrafi materializować pewną energię, czy rodzić ją. Czy naszą prawdziwą mądrością jest umiejętność posługiwania się swoją prawdziwą mocą. I ta moc nigdy, ludzka moc, nigdy nie była związana nawet z trzecim okiem, czy tak zwanymi mocami mistycznymi, które są związane między innymi z trzecim okiem. Moc ludzi to potężna moc. To moc naszych cudownych ośrodków. To moc naszego serca i moc kobiecego łona. I to, co chcę Wam powiedzieć, że bogom nigdy, naprawdę, to nie jest przenośnia, nie udało się manipulować, czy dotrzeć do wewnętrznej komnaty ludzkiego serca i do wewnętrznej komnaty świętej przestrzeni kobiecego łona. Ponieważ bogowie nie mogą tam dotrzeć, jedyne co mogą zrobić, próbować to blokować, albo przenieść naszą uwagę czy energię na inne rzeczy. A więc jeśli my mówimy o mocy, to często właśnie od czasu przybycia bogów ludzie niepotrzebnie kojarzyli to z rozwojem mocy mistycznych, z głową. Natomiast mądre kobiety zawsze mówiły, że nasza moc jest bardzo naturalna, bardzo potężna i jest mocą naszych serc i mocą waszej świętej przestrzeni. I to, co zawsze się działo, to, co się dzieje, to jest cudowny świat miłości. My tak naprawdę nigdy nie opuściliśmy tego świata. To jest tylko iluzja, że my opuściliśmy ten świat. I zauważcie, że teraz, kiedy nadchodzi pewien czas, w którym mamy wyjątkową możliwość połączenia się z nami, z naszym prawdziwym światem, jest ważne, mimo tego, co dzieje się na zewnątrz, co my będziemy czuć. I ja jestem bardzo, bardzo tak jakoś pełen takiej dobrze pojętej adoracji czy takiego podziwu, na przykład dla takich społeczności jak Katarzy. Bo łatwo jest czasami mówić o miłości, czy próbować generować miłość, kiedy wszystko układa się dobrze. Natomiast zobaczcie, że ta społeczność, która naśladowała na co dzień to, co głosił Jezus i głównie Maria Magdalena, to oni byli poddani najbardziej okrutnej próbie, jakiej można poddać ludzi. Ich nie tylko najechano i straszono, ale mordowano, palono na stosach razem z kobietami i dziećmi. I dlatego ważne jest, że niezależnie co dzieje się naokoło, niezależnie co usłyszycie o manipulacji,
trzeba o tym wiedzieć, po to, żeby nie dać się manipulować. Natomiast nie może to nas wywoływać lęku. Na wszystko powinniśmy odpowiadać, jeśli jesteśmy w stanie, uczuciem. Miłość to naprawdę wielkie słowo. I chodzi też o takie proste rzeczy jak sympatia, przyjaźń, dobrze pojęte wsparcie, rozmowa pełna rzeczy pozytywnych, rozmowa o tym, że niezależnie od tego, co się dzieje, my mamy przypomnieć sobie, kim jesteśmy. Mamy przypomnieć sobie i poczuć właśnie tą potężną moc, która jest mocą naszych serc i mocą niezwykłego punktu, tak zwanego dziewiczego punktu w świętej przestrzeni kobiety. A więc teraz dzieją się cudowne rzeczy i wiadomo, że naszym takim indywidualnym zadaniem jest umiejętność utrzymania pewnego stanu związanego z uczuciami, niezależnie od tego, na ile straszy nas się pandemią, skutkami pandemii, jakimś kryzysem gospodarczym, finansowym i tak dalej. Łatwo jest tak jakby... Trudno, czy powiem inaczej, trudno jest się sprawdzić, czy naprawdę kochasz siebie i potrafisz być miłością, jeśli wszystko ci sprzyja. Natomiast w momencie wyzwania, w takim momencie, gdzie cały świat wokół ciebie się wali, a ty pozostajesz wierny sobie i swojemu sercu, to jest przepiękny sprawdzian. Teraz nadchodzi bardzo, bardzo cudowny czas. Zobaczcie, że za zasłonami iluzji zawsze jest przepiękna energia. I ona jest związana zawsze z energią żeńską, z kochającą matką, z miłością i z tajemnicą stworzenia. Wszystko było stwarzane, wszystko jest rodzone przez kobietę, przez matkę. I to jest czas, kiedy kobiety powoli zaczną przypominać sobie, kim są, przypominać sobie fenomen kreacji. I to jest czas, kiedy my, mężczyźni, w końcu poczujemy, że wszyscy pochodzimy, wszystkie istoty z tego samego miejsca, z łona matki, z kobiety. Dlatego właśnie kobiecie jesteśmy winni najwyższą cześć, adorację, szacunek i uczucie. Nie sztucznej świątyni, która nigdy nie służyła ludziom i zawsze służyła niestety Bogom. My powinniśmy czcić to, co jest naprawdę święte. A tak jak mówi linia żeńska, święta, święte jest ciało każdej żywej istoty. Święta jest każda kobieta, dlatego że wasze ciało posiada niezwykły dar. Dar karmienia i rodzenia, który daleko wykracza tylko i wyłącznie poza takie funkcje fizyczne, jako karmienie fizyczne czy rodzenie dzieci. Powoli zmierzamy do tej wielkiej, wielkiej tajemnicy przesilenia zimowego, czy wigilii, czy tego, co naprawdę się wtedy rodzi, czy co może wtedy się rodzić. A więc zauważcie, że... Czy, tak jak wspomniałem wcześniej, czy ten moment jest szczególny? Chciałbym też na koniec dla tych osób chętnych zaprosić was do takiej wspólnej podróży. To, co na wschodzie bardziej nazywa się medytacją, linia żeńska określa jako podróże. Podróże do świata baśni. Linia żeńska bardzo mocno posługuje się mitami, bajkami, baśniami i ta nasze spotkanie też jest baśnią. Zauważcie, że w bajkach i baśniach są wyzwania, są momenty trudne. A więc to, co mówiłem w pierwszej części naszego spotkania, jest pierwszym wątkiem tej baśni. To są te wyzwania, przed którymi staje bohater, bohaterka, podróżniczka, podróżnik. Po tych momentach trudnych, kiedy w bajkach bohaterka kieruje się tylko i wyłącznie sercem, każda bajka kończy się dobrze. Wszystkie bajki tak naprawdę, które kiedyś były stworzone, niektórzy mądrzy ludzie, mądre bajarki mówiły, że napisała je Matka Ziemia. I każda bajka kończy się dobrze. A ponieważ to, co jest naszą egzystencją, jako egzystencją cudownej, cudownej istoty duchowej, w dobrym sensie tego słowa, nasza egzystencja jest bajką, którą sami dla siebie napisaliśmy, to pamiętajcie, że jej finał
nie może być zły, dlatego że my jako duchowe istoty połączone z matczyną miłością napisaliśmy dla siebie własny scenariusz. I paradoksalnie ten scenariusz i to, co nazywane jest losem ludzkim, zostało ukryte w niezwykłym miejscu. W czerni, o czym za chwilę. A więc bogowie próbowali też manipulować naszym losem. I kiedy my wchodzimy jakby w te światy bogów, to tak jest. Ale tak naprawdę nasz los, czasami mówi się, jest w naszych rękach. Nie jest to do końca adekwatne, dlatego że los, nasz los został zapisany w pewnym punkcie. W pewnym punkcie, który jest tajemnicą mistycznej róży. Nasz los został zapisany też w czymś, co jest czarnym diamentem, czyli w czerni. Ale nasz los, jako los ludzi, indywidualny los, każdy, który teraz tego słucha, słuchacie tego, wasz los jest cudowny, wasze przeznaczenie jest cudowne. W zapisie waszego losu nie ma nieszczęścia, nie ma choroby, nie ma nienawiści, nie ma żadnej pandemii. Te osoby, które uważają się za jasnowidzów i łączą się z przyszłością i mówią, że czekają na straszne rzeczy, są nieświadomymi wykonawcami woli bogów, dlatego że łączą się z ich planem, z ich wizjami, z ich egregorami, z ich matrycami. Natomiast nasz los jest bardzo piękny i cudowny. Chodzi o to, żeby on znów się uaktywnił i to jest ten czas. Zauważcie, że Nimrod próbuje zniszczyć drzewo życia i nie wiem, czy teraz poczujecie, a właśnie ono się odbudowuje. Odbudowuje się potężne drzewo życia, na które składa się miliardy drzew życia. A więc istnieje coś, co jest utraconym połączeniem ludzkości z prawdziwym niebem i z podziemnym światem Matki. To jest, dlatego drzewo to symbolizuje, że my powinniśmy być połączeni z cudowną energią, która jest wewnątrz naszej Matki Ziemi i z cudowną energią, która jest w gwiazdach. I dla tych, którzy chcą, na koniec naszego spotkania, to jest głównie taka podróż dla kobiet. Proponuję wam taką piękną podróż, inspirowaną bardzo starożytną, taką linią żeńską, która jest związana z drzewem życia, czy odbudową drzewa życia. To, co dzieje się teraz, to, co zaczęło się dziać, to jest odbudowa drzewa życia, odbudowa utraconych połączeń przez ludzkość. Znów odzyskując połączenie, odzyskamy siebie, scalimy siebie. Znów odzyskamy prapamięć tego, kim jesteśmy i odzyskamy swoją moc. Zaczniemy kochać. A tajemnicą prawdziwej miłości, jak wiecie, jest miłość do siebie. I teraz na naszych oczach, tych wewnętrznych, oczach naszego serca, czy oczach, które pokazuje cudowna bogini Baubo, o której przekaz został sfałszowany i znów trudno odnaleźć jej prawdziwy wizerunek, szukając w internecie. Jak część z was wie, bogini Baubo pokazywana jest bez głowy, a wszystkie ważne narządy zmysłów, oczy, uszy, wszystkie narządy zmysłów ma na swoim łonie. A więc teraz, jeśli popatrzymy sercem, a wy dodatkowo swoim łonem, to naprawdę możecie zobaczyć, że to, co chcieli zamknąć bogowie, jest odbudowywane i nazywa się to portalem miłości. Mogę się trochę popłakać. Nazywa się też to drogą do domu, albo nazywa się to też bardzo, bardzo pięknie ścieżką powrotu. I na naszych oczach, oczach naszych serc, droga do domu znów się odbudowuje. Ona odbudowuje się dzięki kobietom. Kobietom, które poznały swoją moc i które żyjąc bardzo, bardzo, bardzo dawno temu poznały tajemnicę nieśmiertelności, a więc nigdy nie umarły w takim sensie, jak chce Matrix, żebyśmy to postrzegali, żeby wytworzyć w nas dodatkowy ból i cierpienie, bo nasza śmierć jest kolejnym etapem w podróży, ale śmierć kogoś bliskiego może przysporzyć nam jedno z największych cierpień egzystencjalnych, jakiego możemy doświadczyć. A więc te wszystkie kobiety teraz znów są i chcą nam pokazać, że
Cudowna droga do domu, poeta miłości czy ścieżka powrotu znów jest odbudowywana. I ostatni akcent tego, aby to drzewo życia znów było drzewem życia i żeby droga do domu została odbudowana. Ostatni krok należy do nas, należy przede wszystkim do was, kobiet. Dlatego ta ostatnia podróż jest głównie związana z tajemnicą drzewa życia i zrobimy dla tych, którzy chcą pozostać jeszcze na końcu z nami, zrobimy to i w linii żeńskiej podróż jest czymś, co pokazuje ci ogólnie całą sekwencję. Natomiast linia żeńska, jak wiecie, bardzo dba o to, żeby każdy podróżował po swojemu w swoim czasie. A więc jeśli pojawiają się jakieś wasze dodatkowe elementy w tej podróży, to bardzo, bardzo dobrze. Ważne jest też to, kiedy zakończymy to nasze wspólne spotkanie i wy poczujecie, jak piękna jest ta podróż związana z tajemnicą drzewa życia, to istotne jest to, żebyście sobie ją powtórzyły. Ale linia żeńska unika czegoś takiego, że umawiamy się na jeden czas i na jedną godzinę. Powtórzcie to w nadchodzącym czasie. Jasne, pokażę wam, że im bliżej tego, co jest przesileniem zimowym, tym może poczujecie to po prostu mocniej. Ale róbcie to indywidualnie, po swojemu, w swoim czasie i w swoim miejscu, a wtedy siła tego dla całej ludzkości będzie bardzo, bardzo potężna. A więc to drzewo życia też jest symbolizowane przez drzewie życia. W jego koronie często siedzi ptak. Najczęściej w wielu mitach jest to biała gołębica, a u korzeni tego drzewa spoczywa albo potężny czerwony wąż, albo cudowna smoczyca. I na polecenie Boga Cherosi, którzy później właśnie przedstawiani są jako Cherosi, oni są wysyłani po to, żeby ściąć tą kobietę, to drzewo życia. I tego drzewa pilnuje smoczyca i często ten, który chce ściąć drzewo, musi walczyć z nią, próbuje ją zabić. Czy kiedy ten, w cudzysłowie, Heros walczy z tą smoczycą, ta gołębica gdzieś ucieka, nie ma jej. Teraz jest czas, kiedy powraca ta cudowna smoczyca, powraca gołębica i drzewo życia jest odbudowane. Nie wiem, czy już to czujecie. I naszą jedyną pułapką, która jest na nas zostawiana, nie robią nawet tego bogowie, dlatego że to jest paradoksalne dla umysłu. Oni już przegrali. Przegrali i teraz jest czas wyzwolenia. Ostatnią pułapką, która jest na nas zostawiana, to jesteśmy my, nasz umysł. A więc co to jest to drzewo życia? Na czym to polega? Co takiego wyjątkowego dzieje się, powiedzmy raz na około 26 tysięcy lat, ale też tak na to nie patrzcie. Teraz trochę takich, ja mam dużo czasu w życiu, ale tak naprawdę jeśli miałbym położyć rękę na sercu, to większość z was wie, że to co ja wam przekazuję, to głównie pochodzi od kobiet, czyli jest bardzo mocno inspirowane tym, co przekazały mi kobiety. Natomiast dodatkowo to, co przeczytałem, miałem okazję mieć dostęp do różnych bardzo, bardzo takich naprawdę ezoterycznych czasami fragmentów różnych dzieł. To jakby tylko utwierdziło mnie w pewnym przekonaniu, że to, co zawsze istnieje, co istniało i będzie istnieć, to jest miłość, która energetycznie może przyjmować pewne takie cudowne, możemy ją odczuwać energetycznie, jako rodzenie czegoś przez kobietę, pewnej energii. A więc zauważcie, że teraz, nawet jeśli tego nie zrozumiecie, to jakby jest drugorzędne. Chodzi o coś takiego, że dlaczego coś dzieje się raz na 26 tysięcy lat i co tak naprawdę jest rodzone zawsze w to, co nazywamy Wigilią, a więc rodzi kobieta, jaka kobieta. A więc to, co jest zawsze rodzone w Wigilię, to coś cudownego płynie z łona kobiety. A więc coś cudownego zawsze w naszej szerokości geograficznej jest to też związane z tajemnicą kielicha Graala, z tak zwanego potrójnego kielicha.
zawsze w tym czasie jest rodzona cudowna, cudowna energia. Ona jest rodzona z dwóch miejsc. Rodzona jest z łona kosmicznego i z łona Matki Ziemi. I Maria Magdalena mówi o pewnej tajemnicy Graala, który jest potrójnym kielichem. A więc jednym kielichem jest coś, co jest łonem kosmicznej matki, czy coś, co jest związane fizycznie z centrum naszej galaktyki. Drugie łono to jest łono Matki Ziemi, a trzeci kielich to jest wasze łono. Jeśli wy połączycie się z tymi kielichami, to nawet jeśli nie musicie, jakby to powiedzieć, to wasze łono zacznie w coś rodzić. Dlatego tajemnicą tego jest rodzenie przez kobietę. To, co później akcent został przesunięty, że wtedy narodził się Jezus, czy rodzili się jacyś bogowie i tak dalej, i tak dalej. No nawet jeśli to pierwszoplanową rolę odgrywa kobieta, to ona coś rodzi, a więc ma zdolność rodzenia nie tylko fizycznego, ale zdolność rodzenia cudownej, cudownej energii, w której wszystko już jest. A więc wasz indywidualny los zapisałyście kiedyś w łonie. Nie wiem, czy to rozumiecie. I my jako mężczyźni powierzyliśmy, że nawet to nie mieliśmy co powierzać. Nasza matka jakby dała nam cudowny los i on jest też zapisany w łonie. Jeśli wy potraficie w bardzo prosty sposób, w tym pomoże wam tak trochę poczuć ta podróż końcowa. Potraficie, nic nikomu nie mówiąc, znajdziecie czas dla siebie w tym okresie, teraz, przed tym, co nazywamy świętami, w Wigilię, w czasie świąt, po świętach, kiedy znów powtórzycie sobie tą podróż, czy kiedy pójdziecie same do przyrody i powiecie, przypominam sobie tajemnicę potrójnego kielicha, czy połączenia z kosmicznym łonem i łonem Matki Ziemi, to w waszym łonie samoistnie zacznie być aktywowany punkt, tak zwany czarny diament, aby bogowie nie mogli manipulować cudownymi energiami życia, odrodzenia, nieśmiertelności. One zostały ukryte w czerni, zostały też ukryte w kobiecym łonie. Jeśli kobieta jest oblubienicą, czyli kocha samą siebie, jeśli chociaż trochę, ja wam zaczynam minimalnie przypominać, bo moja rola to jest rola przypominacza, to jest wasze wielkie dzieło, jako dzieło kobiet, to kiedy wy to poczujecie, to zacznie się dziać. Ale dlaczego ten moment jest szczególny? Chodzi o tak zwaną ekliptykę. Chodzi o pewną pozorną drogę Słońca na tle znaków zodiaku. Tu nie chodzi o astrologię. Jest ekliptyka. Słońce porusza się umownie po pewnych znakach zodiaku. I są ono na ekliptyce. Słońce dwa razy wchodzi w pewne bramy. Bramy są przecięciem z drogą mleczną. To jest nauka, ale to jest też baśniowa rzeczywistość. A więc są tak zwane dwie bramy. Może macie wiedzieć tyle. Brama północna, która w tej chwili ona jest związana z gwiazdozbiorem bliźniąt. I brama południowa jest związana z gwiazdozbiorem strzelca. I te bramy zawsze, one nie są związane z tak zwaną precesją osi Ziemi. Albo żeby po kubusiowemu. Te bramy istnieją zawsze. Najważniejsza jest brama południowa. Jeszcze prościej. Brama południowa jest ustawiona idealnie, centralnie do centrum galaktyki. Zobaczcie, centrum galaktyki to miejsce w drodze mlecznej, na które ustawiona jest brama południowa. Ona często, tak jakby przez tą bramę, widać wielką szczelinę. Zobaczcie, że w astronomii nazywa się to szczelina, wielka szczelina. W astronomii nazywa się to wybrzuszenie albo wzgórek. Dlatego, że w tym punkcie naszej galaktyki jest tak zwane wybrzuszenie.
A więc mówimy, galaktyka, jeśli tak ją zobaczymy, to zobaczcie, że w pewnym centralnym punkcie jest też według nawet nauki czarna dziura. A więc brama Strzelca idealnie ustawia się na tle centrum, czy jest jakby bramą do centrum galaktyki, do wielkiej szczeliny, ale tak naprawdę do czarnej dziury. Dlaczego ten rok jest taki szczególny? Dlatego, że Słońce, przesilenie zimowe, nie zawsze będzie w bramie Strzelca. Nie wiem, czy to nie jest za dużo informacji. To jest związane z tak zwanym punktem precesji Ziemi, że w równonocy i przesilenia Słońce co 2160 lat będzie w innym znaku. Ale to też odrzućcie, jeśli to jest dla was za dużo tego. Chodzi o to, że teraz, od ponad 2000 lat, Słońce, zawsze w przesilenie zimowe, nasze Słońce fizyczne, zaczyna w Strzelcu, zaczyna przybliżać się idealnie do centrum galaktyki. Idealnie. Czyli Słońce jakby ustawia się na tle czarnej dziury. Ja tutaj mam taki teatrzyk, był taki gałczyńskiego, zielona gęś, biała łabędzica, mogę to wam za chwilę pokazać. A więc o co chodzi? Jak czujecie? Co to jest, jeśli astrofizyka nazywa to czarną dziurą, wielką szczeliną, wybrzuszeniem, takim wzgórkiem w galaktyce? To zobaczcie, że to jest kosmiczne łono matki. A więc od ponad 2000 lat Słońce jest w bramie Strzelca, w przesilenie zimowe, a więc Ziemia poprzez dzięki Słońcu fizycznemu jest połączona z centrum galaktyki. Ale jeszcze chwilka cierpliwości. Ale jeśli w tym wielkim roku platońskim, czy w tym obiegu, to Słońce jest w bramie Strzelca poprzez 2160 lat, to dlaczego niby to przesilenie jest wyjątkowe? Zapytałby ktoś, kto posługuje się logicznym umysłem. Nie pamiętam, jak do tego wrócić, Krzysztof, bo jestem tu na małym obrazku. Jeszcze chwila cierpliwości. Halo, halo, pomoc techniczna jest wzywana. Wróciłem z tego obrazka, jestem tu, a chciałem na całość. Dobra, dzięki. A więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Zobaczcie, bo to jest ważne, że ktoś powie, no tak, dobrze, no to Słońce przebywa w bramie, w Strzelcu, czyli w bramie, która łączy nas ludzi z centrum galaktyki od ponad 2000 lat. To dlaczego ten moment jest szczególny? Otóż zobaczcie, dlatego, że ta brama, nie wiem, czy tu widzicie, jest dość szeroka. Powiedzmy, jeśli to jest brama Strzelca. I chodzi o to, że Słońce, wędrując przez nią, ono na przykład wejdzie, ale zacznie się przesuwać, później znów się będzie przesuwać, ale jest moment, nie tylko, że Słońce znajdzie się w środku bramy Strzelca, a więc idealnie pokryje się z łonem matki, ale chodzi o moment, w którym środek Słońca, nie wiem czy wiecie, wielka brama Słońca pokryje się idealnie z centrum galaktyki. Wiecie, kiedy będzie taki moment? A więc wiele słów przemądrzałych i nadętych puchaczy może znów dyskutować. Ten moment jest połączony z tym, że to jest opisane przez dawne, potężne kultury na różne sposoby. Ale zobaczcie, w jakim my momencie żyjemy. Że w tym dokładnie, oczywiście zaraz wam powiem kiedy, wy już się pewnie domyślacie, to jest związane z wielką koniunkcją dwóch olbrzymich planet w naszym układzie. Zobaczcie, że wielka koniunkcja tak naprawdę jest co 20 lat, Jowisza i Saturna. Okej, ale wielka koniunkcja teraz przypada w przesilenie zimowe w poniedziałek, 21 grudnia. I dodatkowo to nie jest tylko astrologia, jest jeszcze jedna rzecz, bo nawet jak weźmiecie astrologię,
to wielka koniunkcja Jowisza i Saturna jest w znaku wodnika. Tak naprawdę znów nie ma czasu. Pamiętajcie, że to nie jest wodnik mitologicznie, tylko wodniczka. Więc nałożyło się kilka elementów, które opisuje dawna kultura, że ten rok jest wyjątkowy, to przesilenie jest wyjątkowe, dlatego że nasza matka fizyczna jako Słońce ustawia się dokładnie i nas do centrum wszechstworzenia, do centrum tego, z którego my powstaliśmy jako istoty fizyczne. A więc teraz łono Matki Kosmicznej, brama centrum Słońca idealnie jakby celuje w pewien punkt w łonie Matki Ziemi, w tak zwany dziewiczy punkt, który znów jest związany z czarną energią, w której wszystko jest ukryte. A jeśli tak, to zobaczcie, że jeśli to niesamowitego coś dzieje się na niebie, to dzieje się także wewnątrz Ziemi. A więc co płynie z tej czarnej dziury, z kosmicznego łona Matki Ziemi? Jest to związane z tajemnicą wodniczki. Płynie coś, co jest światłem zamienianym w wodę życia. Co płynie z łona Matki Ziemi? Płynie coś, co jest nazywane jest płomieniem życia. Teraz, w ten czas, który jest związany z przesileniem zimowym, z tym czasem, który zaczął się, no, on trwa gdzieś tak mocno, około 2 tygodni. Ale pamiętajcie też, że w ogóle Słońce jeszcze będzie przez około 5 lat, czyli następne przesilenie, Słońce jeszcze przez około 5 lat będzie w bramie Strzelca, w przesilenie zimowe, ale ono już minimalnie się przesunie. Będzie wędrować w kierunku zodiaku Skorpiona, czy gwiazdozbioru Skorpiona. A w tym roku jest co do milimetra, moglibyśmy tak powiedzieć, centralnie do łona Matki Ziemi i do łona galaktyki. Czy to za nas coś spowoduje? To jest następne oszustwo bogów, że często sączone są przez internet informacje, zobaczcie, nastąpiła epoka taka i taka, wszystko się dzieje. Nie. Teraz, jeśli kobieta potrafi połączyć się z łonem kosmicznym i łonem Matki Ziemi, to zobaczcie, że z góry płynie z czarnej dziury. To znaczy, że płyną informacje, które zostały, ja tak powiem, po kobusiowemu przechowane w idealnym, nienaruszonym stanie. Nigdy nie były zmanipulowane. I te same informacje płyną z łona Matki Ziemi. W pewnym sensie z nieba, z łona Matki wylewana jest woda życia. Z jej kielicha wylewana jest woda życia. To wodniczka, Matka Kosmiczna jako wodniczka zaczyna wylewać wodę życia. Z wnętrza Matki Ziemi płynie płomień życia. Płomień życia. Dlatego jasne, tam się dużo dzieje, jeśli chodzi o płomień życia. I tak jak mówiłem, już nie ma czasu, to jest powiązane czasami fizycznie z taką aktywacją wulkanów na przykład, która nie jest szkodliwa dla ludzi. Gdzieś tam coś się dzieje. W waszym łonie łączą się wszystkie żywioły. To jest czas, w którym kobieta staje się kwintesencją życia i nieśmiertelności. Dlaczego kwintesencją? Dlatego, że jakby góra, łono kosmicznej matki symbolizuje wylewanie wody życia, a jednocześnie żywioł powietrza jako niebo. Ziemia symbolizuje płomień życia, ziemia jako żywioł, czyli mamy 4 żywioły, 2 z góry, 2 z dołu, ale połączenie tych żywiołów wytworzy w łonie kobiety 5. element. Stajecie się, zawsze tym byłyście, zawsze możecie to zrobić. Pamiętajcie, że nie ma wyjątkowych, najlepszych momentów. Są wyjątkowo sprzyjające. I taki moment nadchodzi. I to jest ważne, na czym my się skoncentrujemy. Czemu będziemy świadomie czy nieświadomie oddawać energię? Co będziemy robić w ten cudowny czas, który nazywany jest świętami? No właśnie, na czym wy jako kobiety się skoncentrujecie? Co takiego niezwykłego się stanie? A więc, żeby to bardziej poczuć, zrozumieć, za chwilę to jeszcze dopowiem,
niesamowicie mocno nie tylko uzmysłowi wam to, ale poczujecie to w czasie tej podróży. I jeśli poczują to wasze serca i wasza święta przestrzeń, to ważne jest, żeby tą podróż powtórzyć sobie, tak jak mówię, w swoim czasie, w swoim miejscu, po swojemu. Linia żeńska nakreśla ogólne takie reguły, jeśli chodzi o bajkę czy o podróż. Natomiast ważne jest to, że im bardziej indywidualnie każda z was to przeżyje, w swoim czasie, w swoim miejscu, to jest prawdziwe bogactwo. To jest tajemnica jedności w wielości i wielości w jedności. Że my tylko i wyłącznie zachowując swoją indywidualność, niepowtarzalność i będąc sobą, możemy tworzyć życie. Dlatego, że takie robienie czegoś na wspólnie tego samego, poczujcie, co to jest. To jest kopiowanie. A więc powolutku, troszeczkę nam się to przedłuży, to spotkanie, ale właśnie o tą piękną podróż. Jeśli macie ochotę wziąć w niej udział, ona jest bardzo taka piękna, prosta, baśniowa, to zapraszam za chwilę. Jeśli słuchają nas mężczyźni, możecie jakby pozostać z nami, ale my jakby nie bierzemy w ten sposób udziału w tej podróży, bo ona jest związana z tajemnicą łona. Ale jeśli pozostaniecie, możecie się w nią słuchać i jeśli macie odwagę, a jeśli akurat spotykamy się na tym webinarze, to pewnie spotykają się sami ludzie odważni, to ten czas, te 15 minut możecie poświęcić na taką głęboką refleksję, że kiedy ja będę opisywał tą podróż dla kobiet o drzewie życia, wy możecie poczuć, że stajecie przed jakimś drzewem życia i zadajcie pytanie temu drzewu, czy kiedykolwiek, w jakikolwiek sposób, nawet nieświadomie, nie spowodowaliśmy czegoś, co mogło to drzewo zranić, a może podcięliśmy mu korzenie, może spłoszyliśmy gołębice, a może manipulowani w bardzo perfidny sposób przez patriarchalny system walczymy ze smoczycą. Czyli my mężczyźni, często tak jest, że mężczyźni szli do drzewa życia i pytali w takiej refleksji, w podróży, bo zauważcie, że czasami to, jeśli powie nam się rób coś szkodliwego dla siebie i swojej duszy, my tego nie zrobimy. Ale jeśli owinie się to w piękną energię pod tytułem światło i dobro, to my zaczynamy to robić. A więc powolutku, dosłownie zrobimy takie 2 minutki, bo może chcecie się przygotować, czy uprzedzić kogoś z domowników, że chcecie jeszcze dosłownie 15 minut poświęcić na tą swoją indywidualną podróż. Więc ja za 2 minuty się pojawiam i zapraszam. I zostańcie jeszcze przez chwilę ze mną w tej chwili. Później chciałbym, żebyście zostali już tak z sobą, w sobie i żebyście zostali z tą drugą częścią naszego spotkania. Żeby ta pierwsza część pozostała tylko gdzieś obok was, jako to, że często w bardzo taki perfidny sposób możemy być manipulowani, ale wystarczy temu powiedzieć nie. Ale pozostańcie w tej podróży i pozostańcie w tej drugiej części. Zobaczcie, że to, co się odradza na ziemi, to, co jest związane z tajemnicą czarnej energii, która jest cudownym, prawdziwym światłem, które ukryte jest w łonie, nie tylko w łonie kosmicznej matki, ziemskiej matki, ale w łonie każdej z was, które tego słuchacie. Ja ostatnio, nie był to łatwy poród, wam powiem, nie był to łatwy poród, ale zawarłem te wszystkie przekazy o energii żeńskiej i napisałem taką książkę, Święta żeńskość, sekret kobiety. Jeśli macie ochotę, na mojej stronie jest tak zwany sklep, możecie ją zamówić przez sklep i jest to taka esencja, kwintesencja tego wszystkiego, o czym często mówimy na warsztatach. Czy to jest też takie, w tej książce też zawarte jest trochę podróży i pogłębiona jest ona przez coś, co ja nazywam mądrością lasu. Sami to zobaczycie.
A więc powolutku, jeśli czujecie, jak niezwykle jest to czas odrodzenia potężnej, życiodajnej energii, czas odrodzenia tego, co zostało bardzo przez nas u zarania dziejów, zostało zabezpieczone w czerni, żeby nigdy nie zostało naruszone i zmanipulowane. A więc teraz jest ten moment, kiedy ta, która kocha siebie, oblubienicą, czyli kobieta, która kocha siebie, jest oblubienicą, ona może łączyć się z tymi dwoma niezwykłymi miejscami w centrum galaktyki i w centrum Matki Ziemi, aby poczuć, że po połączeniu może rodzić coś, co przyczyni się do odrodzenia całej planety i nie tylko naszej planety. A więc to, co nas czeka, tak naprawdę jest wspaniałe, ale pamiętajcie, że ostateczny krok zależy od nas. 2 minutki. Przygotujcie się, ci, którzy chcą wziąć udział. Więc powolutku dla tych, którzy mają ochotę wziąć udział w tej pięknej podróży. Później tak chciałbym, żebyście pozostali w tym. A więc tak jak mówiłem, pozostańcie w tym, co jest piękne, wzniosłe i szlachetne, bo to jesteśmy naprawdę my. To jesteśmy my ludzie, którzy byliśmy cudowną, przepiękną rasą, która była nie tylko tutaj na Ziemi, która wszędzie niosła, to nie jest przenośnia, naprawdę cudowne światło, światło miłości, a to światło zostało zabezpieczone przez nas w niesamowity sposób właśnie w czerni. I teraz z tej czerni rodzi się to wszystko, czego my pragniemy, ale może się to narodzić tylko i wyłącznie dzięki wam kobietom. A więc pamiętajcie, że to wy jesteście prawdziwą świątynią życia, a my jako mężczyźni przypomnijmy sobie w końcu, że jesteśmy strażnikami tej cudownej świątyni, czyli strażnikami życia. Czyli zapraszam do tej pięknej, takiej baśniowej podróży. Czyli zajmijcie w miarę wygodne miejsce, zamknijcie oczy. Zaczniemy od małego relaksu. Relaks od pogłębienia oddechu. Wczuwając się w fazy swojego oddechu, pogłębcie każdą z nich. Bierzcie trochę głębszy, jakby dłuższy wdech i róbcie głębszy, dłuższy wydech. Poczujcie, jak z każdym oddechem spływa na was spokój, relaks, odprężenie. Weźcie jeszcze 3 głębokie oddechy. Powoli, pozostawiając oddech naturalnemu rytmowi, przenieście uwagę na swoje ciało. I tak jak potraficie dla siebie najlepiej w tych warunkach, starajcie się odprężyć, rozluźnić każdą część, każdy mięsień swojego ciała. Niezależnie od tego, na ile możemy się rozluźnić, poczujcie spokój. Spokój jest na zewnątrz nas i ten spokój powoli wypełnia całe nasze wnętrze. W stanie spokoju, relaksu, możemy łączyć się ze światem energii. W stanie spokoju możemy podróżować do swojego wnętrza. Za chwilę udacie się w cudowną, baśniową podróż.
ale poczujcie, że ten świat baśni jest o wiele, bardziej prawdziwy od tego pozornie realnego świata, który nas otacza. Jesteście gdzieś w przyrodzie. Idziecie na spotkanie z cudownym drzewem, pięknym drzewem. Każda z was ma takie drzewo. Odnajdźcie je. Zobaczcie, jakie to jest drzewo. To jest drzewo życia. To jesteś ty, jako kobieta. My, mężczyźni, możemy pytać to drzewo, czy kiedykolwiek, nieświadomie, w jakimkolwiek stopniu nie spowodowaliśmy jakiejś krzywdy, nie zrobiliśmy coś z gałęziami, z korzeniami. Wy, kobiety, przyjrzyjcie się swojemu drzewu, przytulcie się do niego, połączcie się z nim. To ty, jako kobieta, jesteś drzewem życia. Dzięki tobie, jako kobiecie, ludzkość może mieć połączenie z gwiezdnym dziedzictwem, z prawdziwym niebem i z wnętrzem Matki Ziemi. To jest cudowny, portal. Być może często próbowano coś zrobić z kobietą, aby zamknąć portal miłości dla ludzkości. Jako kobiety poczujcie, że gdzieś w koronie tego drzewa jest cudowna biała gołębica. To jesteś ty, twoja czystość, czysty punkt w twoim świętym miejscu, przyrównywany też do białej róży. Czy kiedykolwiek coś się z nim stało? Ale teraz zobacz, poczuj, że ta cudowna gołębica, piękna, lśniąca, śnieżno-biała, która siedzi gdzieś w koronie tego drzewa, zaprasza cię do niezwykłego lotu. Może będziesz podróżować z tą gołębicą, może z innym cudownym ptakiem, na przykład łabędzicą, albo w jakiś inny sposób. Teraz gołębica zaprasza cię do lotu do gwiazd, do centrum naszej galaktyki, do łona kosmicznej matki. Jesteś w świecie baśni, wszystko jest możliwe. Leć. Leć drogą, tunelem, portalem, którą wskazuje ci, oświetla biała gołębica. To ty, twój czysty duch, czysta esencja twojej kobiecości. Lecisz do gwiazd. Poczuj, że gdzieś w centrum galaktyki jest czarna dziura, szczelina, miejsce, z którego wszystko powstało. Tylko gołębica zna przejście do tej cudownej przestrzeni. Poczuj, że gdzieś w centrum galaktyki spotykasz pramatkę, matkę, kosmiczną matkę. Doświadczasz czystej miłości.
Może jawić się ona Tobie jako cudowna kobieta. Piękna zewnętrznie, a przede wszystkim piękna wewnętrznie. Kiedy patrzysz w jej oczy, pełne miłości, może zobaczysz oczy swojej mamy fizycznej, może zobaczysz siebie. Ta cudowna, kosmiczna matka da ci coś, co jest kielichem, pucharem. Jest to woda życia. Poczuj, że gdzieś w łonie galaktyki kosmiczna matka ofiarowuje ci puchar wody życia. I pij. Co pijesz? Wodę? Światło? To jest miłość. Pijesz czystą miłość. Poczuj, że w tej wodzie są niezliczone kryształy światła. A każdy ten kryształ to cudowna, cudowna rzecz, którą potrzebujemy do tego, aby żyć w szczęściu i spełnieniu. Poczuj, że kiedy pijesz tą wodę, płynie ona przez twoje gardło do serca, a później spływa do twojego łona. A wraz z tą wodą w twoim łonie pojawiają się tysiące, tysiące kryształków. I w każdym z nich zapisane jest coś cudownego. Na przykład zdrowie, obfitość, radość, miłość, pokój. I to wszystko dzieje się dosłownie. To nie jest przenośnią. Poczuj, że twoje łono wypełnia się tą wodą życia. Są to czyste, cudowne kryształy. A w każdym z nich jest to wszystko, co potrzebne jest każdej żywej istocie, aby w tu i teraz żyć jak w raju. I w tych kryształach jest coś, co możemy umownie nazwać naszą przyszłością, naszym losem. A są to same przepiękne rzeczy. Poczuj, że powoli wypełniona tą wodą, kryształami, wracasz na ziemię. Dzięki temu, że byłaś w łonie kosmicznej matki i wróciłaś, wytworzyłaś tunel, przejście, korytarz. Poczuj, że on cały czas będzie otwarty. Wracasz do swojego drzewa życia. Może wygląda trochę inaczej. Może jest jeszcze piękniejsze niż było. Może kwitnie, owocuje. Dzieją się przepiękne rzeczy. A u korzeni tego drzewa jest cudowna, pełna miłości smoczyca. Czerwona smoczyca. My mężczyźni możemy pytać, czy kiedykolwiek, tak, często mówimy nieświadomie, nie skrzywdziliśmy tej gołębicy lub tej smoczycy. A teraz ta cudowna smoczyca,
której oczy są pełne miłości, zaprasza Cię w kolejną podróż do łona Matki Ziemi. Tak jak czujesz, po swojemu, przy pomocy tej smoczycy, poczuj, że możesz lecieć, ale tym razem w głąb ziemi. I znów widzisz jakiś niezwykły korytarz, przejście. Dzisiaj nazywamy to portalem, a to przejście zna tylko smoczyca. I ona prowadzi Cię gdzieś do niezwykłego miejsca, do łona Matki Ziemi. I Matka Ziemia, czysta miłość, zamanifestuje się przed Tobą w jakiejś postaci. Może znów widzisz piękną zewnętrznie, a przede wszystkim wewnętrznie kobietę. Kiedy Cię przytuli, poczujesz, czym jest miłość. Poczuj, że miłość zawsze była, jest i będzie. Zawsze jest. Miłość Matki jest czysta, bezwarunkowa. Jest zawsze przy nas i w nas. Jesteś w świecie baśni. Poczuj, że Matka daje Ci gdzieś wewnątrz łona Ziemi, daje Ci niezwykły płomień. Tak naprawdę często w podróżach alchemicznych widzisz, że Matka trzyma jakby żar, rozżarzone węgle. I Matka mówi, abyś wzięła je na swoje dłonie i przytuliła do Twojego serca. I czasami umysł mówi Ci, przecież to jest żar. Tak, to jest tajemnica żaru. I kiedy bierzesz go na swoje dłonie, czujesz jego moc, a jednocześnie delikatność. To żar miłości, ale też żar kreacji, żar tworzenia, związany z życiem, energią seksualną uświęconą, krwią menstruacyjną uświęconą. To żar, żar. I poczuj, że ten żar przytulasz do swojego serca i do łona. Co to znaczy, że Twoje serce i łono wypełniają się żarem? I poczuj, że w Twoim łonie ten żar, płomień, to niezliczona ilość cudownych kryształów światła. I w nich jest to samo, co w wodzie życia. Ten sam cudowny zapis obfitości, zdrowia, zapis Twojego cudownego losu, zapis cudownego losu naszej planety. A więc nigdy nie daj się zwieść, że Tobie, planecie, innym jest przypisane coś niepomyślnego. To kłamstwo. W Twoim zapisie jako drzewa życia, w Twoim zapisie jako Matki Ziemi, Matki Kosmicznej i Pramatki jest tylko to, co piękne, wzniosłe, pełne miłości. I ostatnią Twoją tajemnicą jako kobiety jest umiejętność połączenia wody i płomienia, powietrza i ziemi, w Twoim łonie. Bądź jak podróżniczka w świecie baśni. I to, co połączy się,
możesz urodzić. Ty już to masz, możesz to urodzić dla tej planety. I to się właśnie dzieje. Kiedy czujesz, kim jesteś jako kobieta i to, że możesz rodzić kryształy światła zapisane we wszystkich żywiołach, przechowywane w czerni, poczuj, że możesz to robić. Rób to po swojemu. Wtedy, kiedy poczujesz naprawdę w miejscu, które wybierze twoja intuicja i w czasie, który wybierze twoja intuicja, to dzięki tobie może nastąpić prawdziwe odrodzenie światła, które odradza nie tylko naszą planetę, ale całą galaktykę. Taka jest twoja moc jako kobiety. Czy już sobie to przypominasz? Wypełniona wodą życia, płomieniem życia, kryształami nieba i ziemi, wracasz pod swoje drzewo życia. Zobacz, jak cudownie teraz ono wygląda. Jest jeszcze piękniejsze, mocniejsze. To drzewo jest ciągłym odradzaniem się. Dlatego ma zarówno cudowne kwiaty, pączki, małe owoce, dojrzałe owoce. Poczuj, że dzięki tej krótkiej podróży drzewo życia, ty znów się odradza, a dzięki temu odrodzi się wszystko. Niezależnie od tego, co przeżyłyście, przeżyliście, powracajcie powoli do tu i teraz. Skupcie się znów na swoim oddechu. Powoli powracajcie do tu i teraz. Weźcie kilka głębokich oddechów. Policzcie powoli w myśli od 1 do 5 i otwórzcie oczy. Pozostańcie w tej energii, pozostańcie w tym, co jest nasze, ludzkie. To my ludzie naprawdę byliśmy, jesteśmy i znów możemy stać się pięknymi istotami, szlachetnymi, które niosą tak wiele, wiele piękna dla siebie i dla tej planety. Ale poczujcie, że wasza moc jako kobiet jest wyjątkowa, jako dar rodzenia, nie tylko fizycznego. Niech prowadzi was ten cudowny świat matki, świat baśni, do którego ani umysł, ani żadne energie, które chcą to zakłócić, tak naprawdę nie mają dostępu, jeśli im na to nie pozwolimy. A więc poczujcie, że każdy czas jest dobry, każdy czas jest odpowiedni na to, żeby robić piękne rzeczy, ale ze względu na szczególne skonfigurowanie łona kosmicznej matki, łona Matki Ziemi z waszym łonem, jest to czas wyjątkowy. Nie przegapmy tego. Poczujcie jako kobiety swoją moc, a my jako mężczyźni wspierajmy każdą kobietę w tym, aby ją odzyskała. Dzięki, że byliście tutaj ze mną i do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś znów, aby budować tą prawdziwą naszą ludzką rzeczywistość. Dziękuję.